W dniu 27 lutego 1846 roku w Krakowie zginął Edward Dębowski, urodzony w Klementowicach koło Puław, filolog, publicysta, teoretyk historii i krytyk literacki, działacz społeczny, zwany też Czerwonym Kasztelanicem, dziedzic m.in. Wilczogóry w gminie Belsk i Wiatrowca w gminie Pniewy w powiecie grójeckim. Był uczestnikiem powstania krakowskiego w roku 1844.